Już jest pierwszy egzemplarz, jak co roku, próbny egzemplarz przed samym drukiem, więc zobaczcie, jak gruby jest katalog. Oczywiście będzie trochę chudszy, jak się go sklei. Standardowo tutaj wstęp. Tam jeszcze nie chcemy zdradzać, ponieważ jest opis pewnego numizmatyka, z którą kolekcję mamy przyjemność sprzedawać, ale tu chcę pokazać po prostu ogrom pracy całego naszego zespołu. To i szczególnie podziękowania dla tych najwytrwalszych, którzy przychodzili nawet do pracy w weekendy. Jak widzicie, opisy są dość obszerne. Katalog ma standardowo ponad 350 stron, więc można powiedzieć, że jest to literatura obowiązkowa dla wszystkich numizmatyków, tych początkujących i tych zaawansowanych. Różnorodność na aukcji, jak sami widzicie, jest przeogromna. Dawno nie mieliśmy tak rozbudowanej aukcji, począwszy od monet antycznych. Tutaj bardzo fajne aureusy i solidusy. Przechodząc na średniowiecze, tutaj Princes Polonia i Mieszko. Princes Polonia, niespotykany stan zachowania. Następnie Zygmunt Stary, Szóstaki. Zygmunt August, Batory, Dukaty, Talary. Zygmunt III Waza, Dukaty, wielodukatówki, Talary. Kolekcja. Niesamowite. Następnie przechodzimy przez królów, tam Korybut, unikalne monety. Idziemy do Sobieskiego, mamy Augusta II Mocnego, już podziwianego w internecie, motyla w złocie. Następnie mamy monety XIX wieku, Rosję, Niemcy, świat. Tutaj bardzo rzadkie 10 i 20 markówki. Przechodzimy do banknotów, kończąc na monetach, przepraszam, na odznaczeniach. Jak widzicie, dopiero pierwszy raz otwieram ten katalog. Tutaj zaproszenie na aukcję 31, która odbędzie się już następnego dnia, czyli 26 i 27 września na aukcjamonet.pl. I tutaj już mogę oficjalnie zdradzić okładkę tego katalogu. To jest właśnie, tutaj widzicie te najpiękniejsze nasze egzemplarze. Czyli mamy talara 1652 Poznania, talara w złocie wagi 11 dukatów motylem, 10-złotówkę z 1827 roku, dwudukatówkę z kolekcji Styki, ekstremalnie rzadkiego, jedynego w swoim rodzaju talara kurlandzkiego, 5-guldenówkę próbną z Gdańska, szóstaka Zygmunta Starego, Princes Polonia, o której mówiłem, Konstytucję w nocie MS64, tu zasłużonej, przepięknej, najpiękniejszy egzemplarz na rynku i oczywiście w naszej ozdobie aukcji Portugał koronny Zygmunta III Wazy. Więc to wszystko już 25 września w hotelu Raffles, więc serdecznie zapraszam i możecie się spodziewać kuriera, który przyniesie Wam ten katalog już w pięknej, twardej okładce na początku września. Dzięki i do zobaczenia.